Dobry Państwu, nazywam się Maria Bortel-Badura. Mam specjalizację z farmakologii klinicznej i interny, czyli chorób wewnętrznych. Jestem doktorem nauk medycznych i w tym odcinku chcę porozmawiać o diagnostyce boreliozy, która niestety, powiedziałabym, trochę kuleje. W 2013 roku Ministerstwo Zdrowia w Polsce poprosiło Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę, żeby opracowało raport, w jaki sposób jest diagnozowana i leczona borelioza w Polsce. Ten raport jest dostępny na stronach internetowych Stowarzyszenia. Ten raport jest... dotyczy między innymi osób, które chorują na boreliozę, które odpowiadały na pytania ankietowe, 132 osoby. Jakie to były pytania? Ja nie chcę tutaj całego raportu Państwu przytaczać. On jest dostępny na stronach internetowych. Chodzi głównie o pieniądze, ile jest wydawanych pieniędzy na diagnostykę. Podstawowe pytania, które były zadane osobom, które mają boreliozę, osobom ze Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, czyli tym 132 pytania ankietowe, to pierwsze pytanie, czy był rumień wędrujący? Bo rumień wędrujący jest uznany jako objaw charakterystyczny dla boreliozy i tylko boreliozy. Nazywa się to w medycynie objaw patognomoniczny, występujący tylko w jednej, jedynej chorobie. Ten objaw niestety występuje w boreliozie tylko u 20%. Mamy boreliozę? Wcale nie znaczy, że musimy mieć ten rumień. Brak rumienia nie wyklucza boreliozy. A bardzo często lekarz pyta, miał pan rumień? Nie, to nie ma boreliozy. Ugryzł pana kleszcz? Nie, to nie ma boreliozy. Tak nie jest. Rumień jest u 20%. Drugie pytanie, które było zadawane w tym teście. Jak wyglądały testy ELISA i Western Blot, to są podstawowe testy, które są w standardach medycznych na diagnostykę boreliozy. ELISA i Western Blot wychodziły podobnie, czyli u połowy osób z boreliozą wychodziły negatywnie. Ma boreliozę, a testy wychodzą ujemnie. Dlaczego? Te testy oceniają przeciwciała, nie szukają konkretnego zarazka, konkretnej bakterii, tylko przeciwciała. Do tego jeszcze wrócę. Inne pytanie dla ankietowanych osób. Jak długo chodzili od gabinetu do gabinetu, zanim dowiedzieli się, że chorują na boreliozę? No i niestety 25% z tych osób, 1/4, ponad 10 lat błąkała się od gabinetu do gabinetu, żeby wreszcie usłyszeć, że mają boreliozę. Kolejne pytanie, jakich odwiedzali w międzyczasie specjalistów? Praktycznie wszystkich, bo krętek boreli, jeśli uszkadza kolagen, o czym mówiłam wcześniej, to może powodować praktycznie wszystkie objawy. Pacjent może trafić do internisty, do neurologa z objawami neurologicznymi, do kardiologa z zaburzeniami rytmu serca, ze skokami ciśnienia, reumatologa, bóle stawów, czy ortopedy, okulista, zaburzenia wzroku, dermatolog, laryngolog, bardzo często jakieś szumy w uszach, piski, zachwiania równowagi. Laryngolog,
gastrolog, refluksy, drażliwe jelito, endokrynolog, zaburzenia miesiączkowania, Hashimoto, czyli niedoczynność tarczycy, psycholog, psychiatra, to najczęściej na tym kończą ci pacjenci, że są wysyłani po prostu do psychologa albo do psychiatry, bo nic im w tych badaniach nie wychodzi. Inne pytanie w tej ankiecie to było, jakie diagnozy stawiano wcześniej, zanim stwierdzono, że to jest borelioza. Przede wszystkim grupa diagnoz neurologicznych. Stwardnienie rozsiane, jak ono często jest mylone z boreliozą. Dlaczego jest mylone? Bo mechanizm uszkodzenia jest taki sam. W stwardnieniu rozsianym, jak czytamy, jest to choroba demielinizacyjna, czyli niszczona jest mielina. Czemu? Bo są autoprzeciwciała, bo wirusy, różne przyczyny są podawane. Co robi krętek boreli? Niszczy mielinę, czyli dokonuje dokładnie to samo, tylko szerzej. Niszczy nam kolagen w całym organizmie. Stwardnienie rozsiane dotyczy układu nerwowego, a krętek boreli potrafi niszczyć wszędzie. Padaczka, nerwica, depresje, parkinsonizm czy ADHD, wiele chorób neurologicznych. Widzę, że pacjenci często przychodzą z rozpoznaniem atypowa padaczka, atypowy parkinsonizm, bo coś lekarzom nie pasuje. Niby jest, ale jednak nie do końca. Atypowy. Inne choroby czy zaburzenia rytmu serca, zawał, fibromialgia bardzo często. Albo choroby z autoagresji. Krętek boreli potrafi, tak jak nieliczne inne bakterie i zarazki, wywoływać autoagresję. Czyli kieruje przeciwciała na nasze tkanki. Organizm zaczyna uderzać w nasze tkanki. Tarczyca. Bardzo często jest Hashimoto. Na wiele lat, z tego co widzę, Hashimoto wyprzedza inne objawy boreliozy. Drażliwe jelito, choroba Crohna, toczeń, czy atopowe zapalenie skóry, łuszczycopodobne zapalenia. To może mieć jak przyczynę boreliozę, która wywołuje autoagresję. To badanie Ministerstwa Zdrowia doprowadziło do tego, że uświadomiło, jak bardzo mogą być różne objawy boreliozy diagnozowane inaczej. Jak wygląda diagnostyka boreliozy? W tej chwili medycyna akademicka kieruje się standardami, procedury. I w procedurach mamy, jeśli diagnozujemy boreliozę, to mamy dwa testy. ELISA i Western Blot. Jedne i drugie oceniają przeciwciała. Co to jest przeciwciało? To nie jest bakteria. Bardzo często tłumaczę pacjentom, którzy przychodzą, pokazują mi wynik ELISA czy Western Blot, mam tyle i tyle tej bakterii. Mówię, to nie jest bakteria. Te testy nie szukają w ogóle bakterii, szukają przeciwciał. Co to jest przeciwciało? Jeśli wejdzie bakteria do naszego organizmu, organizm zaczyna się bronić i wytwarza przeciwciała. Takie białka, które mają zabić, zniszczyć krętka boreli czy intruza. Pierwsze powstają przeciwciała, immunoglobuliny inaczej, IgM. Te mają zabić intruza. Powstają w granicach do miesiąca od wniknięcia bakterii. Jako drugie
powstają przeciwciała IgG. Te mają chronić przed następnym zakażeniem. Chronić. My się po to szczepimy. My chcemy mieć IgG. Pacjent rozpacza, że ma IgG, że tak wysoki poziom, a ja mówię, że przecież to są przeciwciała, które mają chronić. Tylko niestety boreliozowe, mimo że są i może być ich duży poziom, nie chronią przed następnym zakażeniem. Generalnie przeciwciała IgG są po to, żeby chronić i są najlepiej, gdyby były do końca do grobowej deski z nami. Ale takie są tylko odra, ospa, różyczka, świnka. Nie zachorujemy drugi raz, bo mamy te przeciwciała. W przypadku boreliozy nie ma żadnych reguł. To jest choroba, gdzie praktycznie nie ma żadnych schematów, żadnych reguł. Wszystko może być różnorodnie. Te przeciwciała IgG mogą być bardzo długo, latami, mogą być parę miesięcy. Problem w tym, że standardowa akademicka diagnostyka boreliozy dotyczy tylko przeciwciał. Szukamy przeciwciał we krwi, bo te przeciwciała są głównie we krwi. One są w płynach. Powstały po to, żeby zabić bakterie. Tylko jeśli weszła bakteria, to bakteria, szczególnie bakteria boreli, ona jest mądrą bakterią. Ona nie będzie czekać, aż powstaną przeciwciała, które ją zabiją, tylko ucieka. Wychodzi z tej krwi do stawów, do mózgu, do różnych tkanek. Robi sobie różne torbiele, takie mieszkanko, gdzie się schowa. A niestety przeciwciała, które mają ją zabić, nie potrafią wyjść z krwi. One są tylko we krwi. Jeśli bakteria im ucieknie, to one jej nie widzą potem. Bakteria jest w stawach, czy w mózgu, czy gdzie indziej, w sercu, a przeciwciała, nie widząc bakterii, sobie zanikają. I 90% moim zdaniem pacjentów, którzy mają boreliozę, mają wyniki ujemne, bo przeciwciała po prostu już sobie zniknęły, nie żyją tak długo, są tylko we krwi i w płynach, a bakteria działa i niszczy, ale poza krwią, niszczy nasze tkanki. Trzeba szukać konkretnej bakterii. I tłumaczę często pacjentom na przykładzie COVID-a, bo wyraźnie COVID to unaocznił. Jak Państwo pamiętają, jak zaczęła się pandemia, sprawdzimy, czy masz wirusa. Zrobimy testy na przeciwciała. Test ELISA, IgG, IgM. Tylko szybko była zmiana, bo my po przeciwciałach niestety nie możemy powiedzieć pacjentowi, czy on ma wirusa. To, że organizm wytworzył przeciwciała, to znaczy, że był kontakt. Że miał kontakt z bakterią czy wirusem i zostały wytworzone przeciwciała. Ale co robi bakteria czy wirus? My nie wiemy, czy zostały zabite. I wtedy po, nie wiem, chyba to było 2 czy 3 miesiącach, zaczęły się wymazy w COVID-zie. I wymazy to już jest szukanie konkretnego zarazka. To ma sens. Chcę wiedzieć, czy mam COVID-a, więc szukam tego zarazka w wymazach. Albo antygenów, czyli jego cząstek, albo kodu genetycznego, te testy PCR. I to ma sens. I w ten sposób można szukać wiele różnych zarazków, bakterii czy wirusów. Te testy są, tylko niestety w procedurach naszych medycznych, akademickich nie są ujęte. Są tylko testy ELISA i Western Blot.
mimo że są testy na DNA, na borelię. Jest niestety problem w tym, że nawet jeśli pacjent wyda paręset złotych i zrobi test DNA na borelię, testy PCR, wynik ujemny nie wykluczy boreliozy. Bo wynik ujemny, to znaczy w tym mililitrze krwi, w tej próbce nie znaleziono krętka borelii. Ale mamy 2, 3 czy 4 litry krwi, mamy mózg, stawy, wiele innych tkanek. Gdzie ten krętek borelii może być? Dlatego wynik ujemny z testu niestety nie wykluczy nam boreliozy. Nie ma możliwości w medycynie akademickiej oznaczenia krętka borelii. Testy diagnostyczne w kierunku boreliozy ELISA i Western Blot oceniają przeciwciała. Dlaczego nie są idealne? Dlatego, że te przeciwciała nie zawsze muszą być widoczne i nie zawsze muszą występować. Jeśli wejdzie bakteria, krętek borelii, to przeciwciała zaczynają powstawać dopiero po 3-4 tygodniach. Jeśli zrobimy wcześniej to badanie, to przeciwciał nie będzie. Poza tym, te przeciwciała niestety nie są widoczne w teście, jeśli łączą się, przyczepią się do innych struktur, do bakterii, do ściany naczynia. Test wtedy ich nie widzi. Jeśli mamy przeciwciało samotnie pływające we krwi, czyli tak zwane wolne przeciwciała, to one wtedy są oznaczone przez test ELISA czy Western Blot. Ale takie połączone przeciwciała niestety nie. Otrzymamy wynik, nie ma przeciwciał. A w rzeczywistości są, tylko test ich nie widzi. Inny powód niewiarygodnych testów to to, że przeciwciał może nie być, bo na przykład pacjent ma słabą odporność. Pacjent stosował leki, które hamują produkcję przeciwciał. Stosował antybiotyki, czy sterydy, czy immunosupresję, która hamuje produkcję przeciwciał. Robimy wtedy testy i przeciwciał nie będzie. Dostaniemy wynik ujemny, co wcale nie znaczy, że nie ma boreliozy. I jest jeszcze jeden aspekt. Te testy oceniają przeciwciała przeciwko borelii, ale borelia burgdorferi, czyli ELISA, test ELISA ocenia przeciwciała przeciwko borelia burgdorferi. To jest jeden z podtypów boreliozy. Podtypów boreliozy, podgatunków jest ogrom. Takich w Polsce występujących chorobotwórczych podgatunków borelii jest w granicach do 20. Borelia abzeli, garini, szpilmani, majoni, miyamoto. Te testy nie oznaczają wszystkich. Więc wynik ujemny nie wykluczy nam borelii. Jest wiele testów innych, które niestety nie są w standardach, nie są w procedurach medycznych, gdzie możemy szukać zarówno przeciwciał, jak i krętka borelii. Ale medycyna akademicka tymi testami się nie kieruje. Żeby wiedzieć, czy mam krętka borelii
czy nie, to powinnam szukać jego, a nie przeciwciał. Tylko nie w formie wymazów, tak jak COVID-a, bo wymazu z mózgu nie zrobimy, wymazu z serca nie zrobimy, czyli tych testów na kod genetyczny, DNA czy antygeny, ale trzeba by pacjenta prześwietlić. Prześwietlić taki rentgen, który przejdzie przez całego pacjenta i powie nam, o, jest borelia, tu i jeszcze gdzieś. Takie testy są, tylko nie są w standardach medycznych. I w tym jest problem, że niestety nie potrafimy wykluczyć, korzystając z medycyny akademickiej, nie potrafimy wykluczyć boreliozy. Powiedzieć pacjentowi, na pewno nie ma pan krętka boreli. Bo jeśli on wyjdzie, to jest. Ale brak wcale nie znaczy, że go nie ma. Dziękuję Państwu. Tyle na dzisiaj w tym odcinku.